Cześć, witajcie na kanale moimzdaniem.be. Dzisiaj zapraszam Was na nowy film i będzie to projekt Denko. Uzbierałam się kilka kosmetyków, nawet pojawia się tu jakaś kolorówka, także mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. Na początek coś do włosów, a mianowicie lakier. Jest to czarny taft, mój ulubiony lakier. No i ponieważ jest ulubiony, to używam go dużo. Często go używam, zwłaszcza teraz zimą się przydaje, dlatego że włosy mi się trochę elektryzują od wszystkich czapek, szalików itd. Także żeby ujarzmić fryzurę, to lakier jest niezastąpiony. Ja lubię mocne utrwalenie, ponieważ mam dużo włosów i one są gęste i ciężko je utrwalić. Także ja muszę mieć naprawdę lakier do zadań specjalnych i najczęściej wybieram czarnego tafta. Lubię ten fioletowy, lubię też ten czerwony. Akurat ten fioletowy ma też taki fajny zapach, trochę jakby męski, ale całkiem sympatycznie, także dodatkowo mamy taki element zapachowy na naszych włosach. Jak już jesteśmy przy zapachach, to będzie dezodorant J'adore. I niestety mi się skończył mój ulubiony zapach. Bardzo lubię perfumy J'adora, ale ten dezodorant dostałam w prezencie od mojej mamy i sama go nie kupiłam, nawet nie wiedziałam o istnieniu takiego produktu z tej linii J'adore. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się sprawdził. Jest troszkę mniej trwały ten zapach niż perfumy. Nie jest to taki typowy dezodorant, prawda, którym psikamy pod pachę, tylko moim zdaniem jest to tylko mniejsze stężenie, tak jakby perfum, czyli coś w stylu wody toaletowej. I normalnie ja go stosowałam jako perfumy, ponieważ tutaj jest atomizer taki. Ten produkt był bardzo rzadki, także pod pachę absolutnie moim zdaniem się nie nadawał, tylko ja go psikałam tak normalnie jak perfumy. Ma taką dosyć ciężką, solidną zakrętkę, ta puszeczka jest tutaj metalowa i muszę powiedzieć, że na bardzo długo mi starczył. Nie wiem, ja go miałam chyba od 2 lat, jakoś tak, no powiedzmy nie używałam go codziennie, bo zmieniam sobie też te zapachy, ale bardzo, bardzo fajna rzecz. Także jest to na pewno tańszy produkt niż perfumy J'adore. I myślę, że taka opcja właśnie codzienna. Ten zapach minimalnie się różni. Nie wiem, czy to jest jakaś inna linia, bo tutaj nie ma żadnego dopisku, że on jest jakiś kwiatowy czy z innej linii niż oryginalny J'adore. Ale troszkę się różni w porównaniu z perfumami. Natomiast i tak jest piękny. Także ja, jak tylko będę miała okazję, to na pewno do tego produktu jeszcze wrócę. Jak jesteśmy przy zapachach, to jeszcze coś do prądu i zapach do pomieszczeń. Tutaj mam zapach z Wallflowers z Bath & Body Works i muszę powiedzieć, że tak średnio przypadam za tym produktem, tak ogólnie, dlatego że cały ten mechanizm nie ma regulacji natężenia zapachu, jaki się emituje. W związku z tym można go tylko włączać i wyłączać z prądu. A akurat ten zapach, który tutaj miałam w środku, też był taki nieszczególny, to był jakiś kwiatowy, nie jestem teraz pewna, ale to chyba nie było Cherry Blossom, jeszcze coś innego. Ja brałam jakieś takie świąteczne kiedyś w promocji były i one były takie nieszczególne. Najbardziej z tych zapachów lubię eukaliptus i miętę. Tak samo do samochodu i właśnie tutaj na ścianę. Także eukaliptus i mięta spoko, a reszta niekoniecznie, ale ja ogólnie bardzo lubię świeże zapachy, a nie lubię takich słodkich. Jak jesteśmy jeszcze przy zapachach, to tutaj antyperspirant Vichy, kulka. Ja go bardzo lubię, ale uważam, że w regularnej cenie jest zbyt drogi, bo kosztuje regularnie chyba 36 zł. A tu miałam jakiś taki kupiony w promocji w Superfarm za 18,99, także spoko. On na lato bardzo fajnie się sprawdza i to jest taka miła odmiana dla mnie w stosunku do Rexony, którą używam najczęściej, no i która kosztuje dużo, dużo mniej. Także Vichy, ja lubię ten zielony. Innych nie testowałam, on jest przeźroczysty, 48 godzin, hipoalergiczny itd. Także jak widzicie gdzieś w promocyjnej cenie, to spróbujcie koniecznie. Kolejny kosmetyk to Eveline i to jest serum do biustu, tak, mezoserum powiększające i poprawiające strukturę biustu i muszę powiedzieć, że kiedyś nie wierzyłam w jego działanie, ale teraz zdecydowanie wierzę. Taka tubka mi starcza na mniej więcej rok. Tak, i można go używać przez rok, bo 12 miesięcy od otwarcia. Tą kupiłam jakoś w zeszłym roku na wiosnę i bardzo lubię ten kosmetyk. ujędrnia, tak zbiera wszystko na miejsce. Tylko używając go warto pamiętać o tym, żeby najpierw użyć tego produktu, a potem dopiero aplikować antyperspirant jakikolwiek, czy ten, czy Rexona, czy coś. Dlatego, że w przeciwnym razie, jak odwrócimy tą kolejność, to on się zacznie rolować i to bardzo nie jest przyjemne, bo to się wtedy wszystko zbija w takie kulki. Także nie, najpierw to serum, potem antyperspirant. I ja go używam na noc po prysznicu, zresztą antyperspirantów też używam na noc, ale link na ten temat zostawię Wam w opisie na dole, dlaczego antyperspirantów używam po prysznicu wieczorem, a nie rano przed wyjściem z domu. Ale to link na dole, przeczytajcie, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze. Tutaj kolejna rzecz to pasta do zębów. Pasta do zębów dosyć nietypowa, bo to była jakaś taka naturalna pasta do zębów Ganozi. Zielonego pojęcia nie mam. Ona jest jakaś taka roślinna, nie wiem, chińska, japońska, zielonego pojęcia nie mam. I dostałam ją w prezencie od mamy. I ona ma być taka naturalna i taka bardziej zdrowa i w ogóle... Zaskoczył mnie kolor, bo kolor był dosyć taki, no, krótko mówiąc, straczkowaty. Nie wiem, czy widzicie. Zapach miętowy, także zapach był moim zaskoczeniem, bo bałam się, że ten zapach też będzie równie okropny jak kolor. Dało się zużyć. Myślę, że jeżeli ktoś poszukuje naturalnych produktów i nie chce używać tej chemii, która jest dostępna w drogeriach, to może się tym zainteresować. Także czemu nie? I teraz jeszcze mamy tutaj kolorówkę i maskarę. Twist Up The Volume Black Balm Edition. To ta z fioletowymi napisami. To była nowość. Filmu o tej maskarze nie nagrywałam, ale na Instagramie Wam ją pokazywałam i dostałam kilka komentarzy, że jesteście ciekawe co i jak, więc ona szczoteczkę ma normalnie wykręcaną, tak jak te wszystkie maskary, Twist Up The Volume, i ta biała, i ta złota. Natomiast ta wersja miała jakoś specjalnie pielęgnować nasze rzęsy. Muszę powiedzieć, że nie zauważyłam efektu, natomiast tak ogólnie miałam wrażenie, że coś jest innego tutaj w tej formule tej maskary i że taka jest jakby bardziej sucha, trudniej się maluje, nie kruszyła się, bo te maskary wszystkie, ja je bardzo lubię, te Twist Up The Volume, bo się nie kruszą i nie zostawiam tutaj śladów pod oczami, ale ta właśnie jakoś tak trudniej się nie malowała, była bardziej tępa i mam wrażenie, że szybciej mi się zużyła tak ogólnie niż te wersje białe i złote, także niekoniecznie przypadła mi do gustu, bo te białe i złote wersje, z tego co ja pamiętam i wspominam sobie, i teraz kupiłam białą i tak użyłam pierwszy raz, to ona na początku jest bardzo mokra, ta maskara, potem troszkę przysycha i jest taka w sam raz, a ta od początku była sucha, a potem już była bardzo sucha, no i ciężko było nią się pomalować, także leci do kosza. Dosłownie leci. Kolejna rzecz z kolorówki to korektor Catrice. One niestety mi się dosyć szybko kończą, kosztują niedużo, bo około 7 zł, ale są bardzo słabo wydajne. Ja mam oczywiście kolor 010 Ivory i jest to korektor w pędzelku i muszę się udać po nowy, dlatego że próbowałam, to znaczy idąc po maskarę, która właśnie mi się skończyła, była jakaś promocja teraz w Hebe 1+1 i kupiłam sobie korektor z Halfy Mix, ale mam wrażenie, że jakoś słabo kryje cienie pod oczami, zresztą mam go dzisiaj, nie wiem, zobaczcie same, co o tym myślicie. Trochę podkreśla zmarszczki pod oczami, dużo się go nakłada, mało rozświetla i mało przykrywa cienie, także jednak ten Catrice jest chyba lepszy i muszę się udać po kolejne opakowanie, a powinna mnie zacząć chyba kupować hurtowo. I ostatnia rzecz w tym filmie to próbeczka kremu pod oczy. Jest to krem firmy Matisse. Dostałam go od mojej koleżanki, która jest kosmetyczką, w prezencie. Muszę powiedzieć, że całkiem fajny, natomiast nie wiem, no smaruję trochę tam nawilża pod tymi oczami, ale chyba nie kupiłabym pełnej wersji, bo jakoś tak niczego mi nie urwało, o może w ten sposób. Nie widzę jakiejś wielkiej różnicy, używam go tylko na noc. Po prostu no, krem jak krem, nawilża i tyle. Także to już wszystko w tym filmie. Jeśli chodzi o projekt Denko, to są moje wszystkie zużyte kosmetyki w ostatnim czasie. Jeżeli lubicie takie filmy, to oczywiście dajcie kciuk w górę. Ja Was zachęcam również do zużywania kosmetyków, które macie i do niekupowania nowych, dopóki nie zużyjemy starych. Ja wiem, że fajnie jest iść na zakupy i kupić sobie coś nowego, ale najpierw wykończymy to, co mamy, a potem kupujmy następne produkty. Także dziękuję Wam za uwagę. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam także na mojego bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!